Cieszę się, że mogę wystąpić w tak znakomitym momencie i dla rozwoju Wikipedii i chciałbym wspólnie z czytelnikami mojego bloga, którzy dołączyli się do dyskusji na moim blogu o Wikipedii, przekazać Państwu życzenia wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu. I chciałbym swojej prezentacji troszkę podsumować. Ja chyba też nie zobaczę. Tak dalej. Wątki, które tutaj przetaczały się cały czas w różnych momentach dyskusji z filmem, który oglądaliśmy wczoraj włącznie, ale przenieść je na troszkę inny poziom, już nie tylko dyskusji, na przykład jak Wikipedia zmieniła w ogóle ekosystem tworzenia wiedzy, na przykład czy ona nie grozi tradycyjnym, sprawdzonym formą tworzenia wiedzy wysokiej jakości, przez to chociażby, że ich ekonomię zaburza. No wczoraj taki wątek się pojawił, że czy sama nie podkopuje swoich korzeni przez to, że grozi właśnie tym źródłom. To jest jakby, problem jest znacznie szerszy i dotyczy w ogóle spraw funkcjonowania demokracji, polityki. Te hasła też zresztą się pojawiały w filmie, zwłaszcza wczorajszym, że Wikipedia jako narzędzie walki z totalitaryzmem, takie ambitne stwierdzenia padały. Coś w tym jest, chociaż rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej złożona. Chciałbym Państwu pokazać jakby to, co dzisiaj próbujemy wiedzieć przynajmniej. No i zaprosić Państwa na koniec do dyskusji o możliwych rozwiązaniach dla pewnych spraw. Ale zacznijmy od porządku. Od początku i bohater wczorajszego filmu, no i naszego spotkania w jakimś sensie też, James Wace, który w tym roku w maju w Paryżu na konferencji G8, która poprzedzała szczyt G8, tuż przed wyjazdem na swoim blogu zadał takie pytanie, co on tam powinien zawieść na to spotkanie. Znaczy spotkanie było szczególne, ono było zorganizowane, to jest jakby najlepiej ilustruje jakby jego napięcie główne, które towarzyszyło temu spotkaniu. To spotkanie zainicjował prezydent Francji Nicolas Sarkozy pod takim hasłem, że internet to jest nowe wyzwanie, nowa granica, którą musimy spacyfikować. Trzeba zrobić jakiś porządek, to jest bałagan, trzeba zrobić porządek. No a na to odpowiedział mu Perry Barlow z Electronic Frontiers Foundation, że no ja przybyłam do Paryża, żeby go zatrzymać. Ale to dokładnie pokazywało napięcie, jakie właśnie tam się odbywało. Sarkozy wystąpił jak klasyczny francuski polityk, jeszcze przywiązany do jakobińskiej idei w ogóle funkcjonowania demokracji, państwa i władzy. On stwierdził tak, że tylko legalnie wybrani przedstawiciele władzy mają prawo reprezentować społeczeństwo, czyli politycy wybrani w demokratycznych wyborach mogą decydować również o takiej przestrzeni jak internet. No i to oni mają legitymację do tego, żeby załatwiać sprawy związane z internetem. To było widać też, kogo zaproszono na konferencję EG8. Owszem, znalazł się Waze, znalazł się Barlow, ale zbyt wielu przedstawicieli tak zwanego społeczeństwa czy organizacji społecznych nie było. Był głównie politycy i był biznes. Był Zuckerberg z Facebooka, był Schmidt z Google'a, wielu tuzów świata mediów. I to oni z politykami mieli ten porządek robić. Efekt był taki, że ludzie tacy jak Barlow czy Lawrence Lessig też tam był zaproszony, zrobili kontrszczyt, znaczy wyszli w pewnym momencie z konferencji i zrobili kontrszczyt czy kontrkonferencję, w której chcieli zaprotestować, że powinno być inaczej. Ale rzecz nie dotyczy, znaczy jakby internet był przedmiotem tego sporu, natomiast on pokazuje, że spór jest o wiele istotniejszy, dotyczy w ogóle kwestii bardziej zasadniczej, do której krótka ilustracja, żeby pokazać, o czym mówimy. Dwa króciutkie filmiki z tego samego miejsca, tylko z dwóch różnych punktów historii, które pokazują właśnie, co się zmieniło, jeśli chodzi o politykę i demokrację. Leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. January the 17th, 1991, 3 a.m. Iraq time. Hell breaks loose on Baghdad. The
formidable firepower of the coalition, amassed primarily by the United States over the past 5 months, reveals its awesome might. Televisions worldwide start showing images of a supposedly foolproof, high-precision campaign of so-called surgical bombing said to hit nothing but Iraqi military targets. To samo. Różnica, to był 2007 rok, to ostatni film, pierwszy 91, czyli niecałe dwie dekady zmian, te same chirurgiczne operacje, tylko widać, że zmiana rozdzielczości pokazuje, że chirurg nie różni się od rzeźnika, no, jeżeli się dokładnie przyjrzeć. No i różnica inna zasadnicza, te pierwsze obrazy, ten mit chirurgicznej operacji, no, wynikał z tego, że było tylko jedno źródło informacji z Iraku w 91 roku. CNN, który z kolei dostawał informacje od PR-owców armijnych Armii Amerykańskiej. W 2007 to, co się wydarzyło, no to był atak helikopterów amerykańskich na grupę ludzi, która była omyłkowo oceniona jako rebelianci, którzy przygotowują się do ataku, a akurat byli dwaj reporterzy Reutersa. To, co miało być wyrzutnikiem granatów, było kamerą po prostu. Ci reporterzy zginęli, Reuters nie był w stanie przez 3 lata wyjaśnić historii śmierci. Armia nie chciała odsłonić materiałów, no i WikiLeaks się pojawiło, które w kwietniu tego roku, ubiegłego roku, ten filmik opublikowało w internecie. No i to jest zmiana istotna, która pokazuje, że językiem ekonomistów mówić, że cały ten rozwój platform takich jak Wiki, szeroko rozumiane z Wikipedią jako jedną z emanacji, ale szerzej też to, co się dzieje w sieciach społecznościowych, no, obniżyło asymetrię informacyjną między tymi, którzy kiedyś kontrolowali informacje i na tym budowali źródła też legitymizacji dla swoich działań, przez to, że część ich działań była niewidoczna, czyli nie można było do nich dotrzeć. Teraz ta sytuacja radykalnie się zmieniła. Trudno jest cokolwiek odkryć, jak właśnie ukryć, tak jak kilka przypadków związanych z WikiLeaks pokazały. No i teraz pytanie do tego hasła, które podniósł Nicolas Sarkozy. Czy on się troszczy o chaos w internecie, w trosce o interes publiczny, czy o to, żeby utrzymać źródła prawomocności dla władzy prowadzonej w taki sposób, jak on i ludzie, politycy z tej epoki prowadzili, czyli właśnie władzy, która odwołuje się w swoim jakby prawomocności, uzasadnieniu, no, do tego chociażby, że ma, dysponuje asymetrią informacyjną, tak? Ma pewne informacje, których nie mają obywatele, w związku z czym może mówić, że tak trzeba zrobić, a nie inaczej. Prawda? Na przykład zbombardować coś lub wybudować elektrownię atomową lub cokolwiek, prawda? Bo wiemy, że jest lepszy. To oczywiście uległo radykalnej zmianie, nie tylko zresztą dzięki przez
zmiany technologiczne, które umożliwiły pojawienie się takich platform, które obniżają symetrię informacyjną, ale również jeszcze zjawiska równolegle ze zmianą technologiczną się rozwijające. Pierwsze oczywiste to jest globalizacja gospodarcza, która powoduje, że której nie byłoby oczywiście bez zmiany technologicznej, ona jest sprzężona. To też trzeba pamiętać, że to jest system złożony, w którym te czynniki nie działają niezależnie, więc nie byłoby globalizacji gospodarczej, to w tym wydaniu finansowym, takim jaki przeżywa w tej chwili kryzys, gdyby nie rozwój informatyki, który umożliwił podaż innowacji w świecie finansów i globalizacji obrotów finansowych. Ale gospodarka stała się autonomiczną sferą, na którą dzisiaj najsilniejsi nawet politycy już nie sprawują kontroli. Tak? To przykład obniżenia ratingu dla Stanów Zjednoczonych. To skoro już supermocarstwo jest uzależnione od decyzji jednej z agencji, prawda, ratingowych, no to znaczy, że gospodarka rzeczywiście wymknęła się spod politycznej kontroli. I razem z tą technologią coś robią takiego, że rzeczywiście pytanie właśnie, co z tego wynika. No to jeszcze nakładają się oczywiście zmiany społeczne, których no, chyba najbardziej skomplikowane z tego wszystkiego, ale związane z demografią, z zmianą form uczestnictwa w kulturze i tak dalej, to jest już historia sama w sobie. No i pytanie jest w takim razie, jak w takiej sytuacji właśnie w ogóle szukać źródeł legitymizacji władzy, tak? W imię czego i na mocy jakich ustaleń właśnie ludzie, którzy pełnią pewne funkcje w instytucjach w państwie, mają podejmować decyzje. Państwo w Wikipedii na co dzień rozwiązujecie ten problem, jak decydować o pewnych sprawach związanych, nie wiem, właśnie z edycją tekstów i tak dalej, ale ten sam problem dokładnie dzisiaj wraca włącznie do poziomu globalnej polityki, bo te tradycyjne źródła zostały zakwestionowane właśnie na skutek tych kilku, tak powiem, makrotrendów, które powodują, że to, co przyzwyczailiśmy się robić co 4 lata, czyli chodzi na przykład do urn, jest pewną procedurą zmiany władzy czy utrzymania władzy, ale nie do końca, wszyscy wiemy, rozwiązuje rzeczywiste problemy z uprawianiem polityki. No i teraz są ludzie, którzy szukają odpowiedzi. Jednym z takich najciekawszych badaczy tej nowej rzeczywistości jest Manuel Castells, twórca konceptu społeczeństwa sieciowego. On napisał 2 lata temu książkę, rok temu, przepraszam, 2005, Communication Power, w której analizuje rzeczywistość. Mówi tak, to problem właśnie wynika z tego, że zmieniła się gospodarka i dziś kluczowe pytanie, które kiedyś miało dosyć prostą odpowiedź ekonomii, pytanie o wartość w gospodarce, to stało się problematyczne. I on odpowiada tak, to jest moje tłumaczenie, więc mogłem coś tam powiedzieć, no ale starałem się w miarę wiernie, że po prostu dziś jest znacznie trudniej niż w czasach, kiedy Marx na przykład się zastanawiał nad tą sprawą i twierdził, że źródłem wartości jest praca. Inni twierdzili, że kapitał, tak dalej. Castells mówi, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana w świecie, w którym w zasadzie wszystko dzieje się w sieciach, tak? W komunikacji, gdzie po prostu o wartości decyduje to, kto decyduje przepływami w sieci. I to daleko wykracza poza tradycyjną ekonomiczną definicję wartości, no bo okazuje się, że dzisiaj na przykład właśnie to, co Państwo robicie, czyli praca społeczna, realizowana w sieci, powoduje, że powstaje coś, co ma wartość, ale nie powstaje na rynku, tak? Czyli rynek nie jest pośrednikiem w określaniu wartości dla tego dzieła, ale to, wczoraj sami Państwo się na to zastanawiali, konkuruje z produktami, które powstają, zresztą chyba też o tym była dyskusja wcześniej, no i to jest jako kluczowy problem dzisiejszej ekonomii politycznej, co zrobić z tym fanem, tak? No i to się przekłada dalej na pytania też o władzę. Castells łączy to właśnie rozważanie o wartość, pytanie o wartość z pytaniem o tym, co jest źródłem władzy. No i on mówi, że to jest sprzężone pojęcie, to znaczy tak, ten, kto ma władzę, decyduje, co ma wartość, ale też na odwrót. Ten, kto jest w stanie właśnie decydować, co ma wartość, jest po prostu jakby dysponentem władzy. Czyli władzy trzeba szukać w tych miejscach sieci, gdzie po prostu tworzy się
jakaś wartość, która ma wpływ na rzeczywistość. No i on to dalej jeszcze rozwija, bo jakby łączy to z inną, tradycyjną, tak można powiedzieć, definicją władzy, że władza no, to jest zdolność do poddawania sobie innych podmiotów, tak, tak, żeby realizowały naszą wolę. I to jest, można powiedzieć, definicja klasyczna, ale jego prowadzi to do konsekwencji, że źródłem władzy właśnie jest komunikacja, czyli władza i wartość koncentrują się w procesach, które przebiegają w sieciach. Ten, kto jakby jest zdolny kontrolować te procesy i prowadzić do tego, że właśnie powstaje wartość, również jest dysponentem jakiegoś rodzaju władzy. No okej, okay, no tylko co z tego wynika dla rzeczywistości takiej praktycznej, no bo to tyle można sobie poczytać w mądrych książkach. Teraz dochodzi do realnego życia. No i w realnym życiu trochę inaczej pytamy o władzę, o polityków i tak dalej. W życiu praktycznym źródłem legitymacji do działań władzy jest jej zdolność do rozwiązywania problemów. Po prostu. No po to mamy rząd, żeby jakieś sprawy, których sami nie jesteśmy w stanie rozwiązywać, rozwiązywać. No? I ta paleta spraw, które ma dzisiaj władza reprezentująca swoje społeczeństwo do rozwiązania, też się skomplikował na skutek tych procesów, które wcześniej wspomniałem. To jest taki schemat przez Anglików, którzy tam dosyć mocno pracują nad tym, jak zmodernizować dzisiaj właśnie zarządzanie społeczeństwem i rozwiązywanie problemów. No i pokazują, że tak, że mamy ta oś pionowa, to są problemy, które jakby poziom koncentracji władzy, jak jest potrzebny. No, jeśli chodzi o oś poziomą, to są problemy, zaraz przykłady ich podam, które jakby wymagają zasięgu wiedzy do opanowania. To znaczy od niewielkiego, gdzie wiemy wszystko, jak jakiś problem rozwiązać, po taki, gdzie wiemy stosunkowo mało, w związku z czym pewne modele zarządzania takie czysto eksperckiego nie sprawdzają się, bo po prostu nie mamy wiedzy. No i ten pierwszy przykład, no to jest, znaczy, czy to najbardziej w lewo skierowana oś, to jest wiele problemów takich, można powiedzieć, prostych. No, zarządzanie kulturą w gminie, no to wiadomo, trzeba bibliotekę podać, alokować jakiś budżet. No to jest stosunkowo, można powiedzieć, proste. Nawet takie problemy jak, no nie wiem, które są spektakularne, ale łatwo de facto zarządzalne, jak na przykład epidemia pryszczycy. No w telewizji to wygląda spektakularnie, bo się pali miliony sztuk bydła, prawda, po to, żeby zahamować epidemię, ale w sensie zarządzania kryzysowego to jest banalna sprawa, to władza sobie z tym doskonale, wręcz lubi takie sytuacje. Bo to jest właśnie medialnie bardzo dobry moment do pokazywania, jak władza potrafi być skuteczna, prawda? I sobie poradzić. Trzeba wojsko wysłać i tak dalej. To wszystko ładnie się układa i jeszcze do kamery się nadaje. Ale są historie, no, które ostatnio się zwłaszcza zaczęły pojawiać, gdzie ten model niestety się załamuje. No i to jest kilka takich, no chociażby jeden bardzo podobny teoretycznie do tego, co się dzieje w przypadku pryszczycy, to było, to Anglicy doświadczyli, dlatego właśnie tak dzisiaj pilnie studiują nowych modeli. To jest kwestia choroby wściekłych krów, która pojawiła się w pewnym momencie jako nowe zjawisko, gdzie okazało się, że eksperci powiedzieli, że nie wiedzą. No, rząd poszedł zapytać Royal Society, co trzeba zrobić. Royal Society siadło, przygotowała raport, powiedziało, nie wiemy. No i to była nowa zupełnie jakość. Znaczy oni z czasem dowiedzieli się, ale pokazali, że to jest problem, który wymaga stworzenia wiedzy dopiero. W związku z czym rozwiązań nie ma, w związku z czym nagle władza okazała się naga w tej sytuacji. No i Brytyjczycy stwierdzili, że to są sytuacje, w których no nie ma eksperta, skoro nie ma eksperta, to trzeba rozszerzyć pole reprezentacji i poszukiwania rozwiązań no, o znacznie większą reprezentację społeczną i włączyć szukanie odpowiedzi, co zrobić, już nie ograniczać tylko do biologów, którzy nic nie wiedzą, ale również zapytać księży, zapytać kucharki i tak dalej. Czyli no, ludzi, którzy po prostu żyją i też muszą z tym problemem sobie poradzić, prawda? I jakby zwiększyć pulę szukania odpowiedzi. Można powiedzieć taki model trochę wikipedyczny. Zapraszamy wszystkich, nie pytając, kto ma jaką legitymację, prawda? Tylko raczej w toku dyskusji ma udowodnić, że ma dobry pomysł na rozwiązanie. No i to jest
Takich sytuacji jest coraz więcej, no bo kolejną chociażby, no to jest kwestia zmian klimatycznych. Spór jest na każdym poziomie, od samego sporu naukowego o istotę zmian klimatycznych, ich źródło, głębokość i tak dalej, przez konsekwencje, po metody przeciwdziałania. Na każdym tym etapie nikt uczciwie nie powie, że wie wszystko i że zna rozwiązania. One muszą być podjęte w wyniku procesu politycznego i teraz jest pytanie w oparciu o jaki model właśnie. Czy ten z lewej części tego wykresu, czyli że siądą politycy ze zamkniętymi drzwiami i zdecydują, czy raczej z tego z prawej, że zdecydują wspólnie ze swoimi społeczeństwami. Tutaj wyraźnie widać w tej chwili moment kluczowy, to jest starcie czegoś, co ja nazywam państwa informacyjnego ze społeczeństwem informacyjnym. Czy państwo informacyjne to jest taki twór, który właśnie dzięki rozwojowi informatyki i zdolności do gromadzenia sygnałów różnego typu, za chwilę parę ilustracji, zresztą państwo większość znacie, ale tak żeby skomentować, ma przekonanie, że będzie w stanie właśnie odpowiadać na większość problemów, nie pytając obywateli, że zwiększy swoją efektywność, a więc też legitymizację, poprzez stosowanie środków technicznych. No i to klasyczny przykład po 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych powstał projekt admirała Poindextera o nazwie Total Information Awareness, który miał polegać na stworzeniu systemu identyfikacji zamachów terrorystycznych na podstawie gromadzenia wszystkich danych, jakie można. Prawda, ze sklepów, z kart kredytowych, linii lotniczych i tak dalej. No ale szybko wyszło, że znaczy ten projekt został utrącony politycznie. No i też jego sensowność techniczną 10 lat temu wykazywano, że jest umiarkowana ze względu na to, że nawet stosunkowo niewielki promil pomyłek powodowałby konieczność aresztowania tysięcy ludzi. No więc to było dosyć kosztowne. Więc z tego się wycofano, ale nie zrezygnowano z prób realizowania podobnych problemów i te próby to chociażby no właśnie Wielka Brytania, która jest najbardziej, prawda, zmonitorowanym krajem na świecie, gdzie w Londynie 500 razy dziennie każdy jest fotografowany mniej więcej. Ale to jest tylko jeden z aspektów, tak, tworzenia systemu wiedzy o ludziach. Inne, nie będę, to jest te błyski to są po prostu sygnały, wizualizacja sygnałów ze stacji bazowych, jak przemieszczają się ludzie, tak? Gdzie są jakieś skupiska. Tłumu to jest dzisiaj, to jest tylko wizualizacja możliwości technicznej, natomiast jest taki projekt realizowany w Stanach Zjednoczonych o nazwie Real Time City, który właśnie ma polegać na tym, żeby w czasie rzeczywistym można było kontrolować przepływy tłumu. Oficjaliśmy, że na przykład to jest istotne, jak są mecze. Tak? I można na podstawie sygnałów z komórek i roamingu określić, gdzie idą Niemcy, a gdzie Brytyjczycy. Prawda? I tak wysłać policję, żeby się nie, jakby była pośrodku między nimi, żeby się nie pobili. No ale można sobie wyobrazić też inne zastosowania, zwłaszcza, że nauka tutaj wspomaga bardzo skutecznie. Nie wiem, w ostatniej polityce publikuję wykład z profesorem Bolesławem Szymańskim, który Rensselaer Polytechnic Institute za pieniądze armii tworzył amerykański duży zespół, który koncentruje badaczy sieci. Jednym z nich jest Albert Laszlo Barabasi, który jest w stanie na podstawie sygnałów przeszłych z sieci komórkowych przewidywać przyszłe położenie abonentów tej sieci z dokładnością do 10-3%. Sam pisze, był zaskoczony tak dobrym wynikiem. A to jest jakby jego komentarz do tego, do czego posłużą takie badania. No i to jest ten aspekt, który jakby władza ma przekonanie, że jak będzie zbierać informacje, będzie, no, pani minister Hall, prawda, system informacji oświatowej. Przekonanie, że jak będzie wszystko widziała o uczniach, łącznie z ich dysleksjami i tak dalej, to w końcu zrobi dobry system edukacyjny. No, pytanie, czy rzeczywiście tak będzie, można wątpić. Ale pokusa jest silna. Jak państwo widzą, cały czas, mimo że raz się nie udało Poindexterowi, to jednak ciągle w tym kierunku idziemy. No i z drugiej strony jest społeczeństwo informacyjne, które przypomina o sobie na różny sposób. Państwo, w tej sytuacji przełomu,
równe szanse, kreatywność, ale także coś, co można było nazwać społeczeństwo sieci na wyzwania demokracji współczesnej. Dialog, wymiana zdań, no choćby problem w tym sposobie, że ten jest po prostu od kilku tygodni intensywny, na którym pracujemy, o tym głosie, jaki środowiska naprawdę już w Polsce istniejącego społeczeństwa informacyjnego. Ja się z Państwem podzielę swoim doświadczeniem z ostatnich kilkunastu tygodni. Mi się wydawało, że my tak piszemy w różnych dokumentach rządowych, programowych, budujemy społeczeństwo informacyjne, gdzieś mówimy, że jest dostęp do szeroko masowego internetu, co się wydaje jako stan technologicznie przecież oczywiste. I nagle uświadomiłem sobie przy tym zwielokrotnionym głosie sprawie błędy, jak został popełniony, także poprzez użycie tej nazwy, rejestr, tak, indeks, jak cenzura i tak dalej. Uświadomiłem sobie, że nie my projektujemy jakieś społeczeństwo informacyjne, to jesteśmy w samym środku tego społeczeństwa. Jeśli przedstawiciele Państwa zrozumieli to ostatnie, to wybaczcie, ale zrozumieli. Myślę, że w tym sytuacji, że gospodarka. To był filmik z 1 marca 2010 roku. Robiłem taką konferencję pod hasłem Otwarta Polska i Wrogowie i właśnie tam był minister Konik, był minister spraw wewnętrznych, premier Pawlak i właśnie tak odpowiadali na różne pytania, ale to najważniejsze takie przełomowe oświadczenie to było nagle odkrycie przedstawicieli władzy, że społeczeństwo informacyjne im nagle samo z siebie wyrosło niezależnie od działań, prawda, państwa i stawia opór. Tam było oczywiście odniesienie do słynnej czy niesławnej historii z rejestrem usług i stron zakazanych, gdzie internauci postawili opór, z tego zapisu rząd się wycofał. No potem jakby skutkiem kolejnych działań były dosyć intensywne rozmowy przedstawicieli władzy ze środowiskami internetowymi, no które niestety tydzień temu przy głosowaniu w Sejmie ustawy o dostępie do informacji publicznej zostały bardzo wystudzone, prawda? Przez to, że jednak parlament przyjął no, taki wariant ustawy, jaki chciał rząd, a nie taki, jaki był wynegocjowany z tym, że społeczeństwem informacyjnym. No i właśnie pytanie jest w związku z tym takie. Widzimy, że tak, mamy te dwa procesy tego państwa informacyjnego, które jest przekonane, że dzięki technice będzie lepiej radzić sobie z problemami, w związku z czym będzie ciągle utrzymywała jakby tytuł do sprawowania władzy i do kontrolowania, czy coś takich pomysłów jak o jakich mówi Nicolas Sarkozy, do tego, żeby porządkować ten internet, bo my mamy rację. No i jest to społeczeństwo informacyjne, które objawia się w takich działaniach, jak przy rejestrze stron zakazanych, jak przy akcji Rady Maluchy chociażby. Inna akcja to jest Akt dla Kultury, czyli takie pospolite ruszenie ludzi kultury, którzy zmusili rząd do podpisania Paktu dla Kultury, po to, żeby inaczej zarządzać tą sferą. No i mamy też przykłady oczywiście ze świata, prawda? Nowych grup, gdzie Tunezja, no, gdzie stara władza straciła już właśnie w sposób całkowity legitymację do sprawowania tejże władzy, została odsunięta przez kogo? No właśnie, przez kogo? To jest najlepsze pytanie, bo do dzisiaj nikt do końca nie wie, dlatego że nie wszystkie nazwiska są nawet ujawnione. Jakby najbardziej tajna warstwa tych, którzy utrzymywali infrastrukturę komunikacyjną, do dzisiaj nie jest jawna. Zresztą byli ludzie z Anonymous, między innymi zaangażowani, ale też wielu działaczy tunezyjskich, którzy nie ujawniają się. I to była pierwsza w zasadzie rewolucja, która nie miała lidera politycznego. Tak? To powstał, ale nie była też chaosem, to jest ważne. Tam działały bardzo precyzyjnie i bardzo złożone struktury społeczne, związki zawodowe, studenci i tak dalej, którzy komunikowali się przez między innymi Facebooka, przez Twittera i tak dalej, ale jednocześnie nie mieli żadnego lidera politycznego, co jest dzisiaj pytanie, czy problemem, czy szansą na znalezienie właśnie nowego sposobu na sprawowanie władzy. Znaczy problem jest dlatego, że dzisiaj, kiedy rewolucja się skończyła i trzeba powołać w miejsce starej władzy nową, powstało 108 partii politycznych. No i wiadomo, że przy 108 partiach politycznych trudno zbudować w starym modelu sprawowania władzy jakąś reprezentację, ale być może można gdzieś szukać idei, jak pogodzić te interesy. I wiadomo, jak to się rozwinie, Tunezja jest ciekawym krajem, bo my mało o nim wiemy, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o wiele parametrów jak i cywilizacyjnych, to są bardzo zbliżeni lub nawet bardziej do przodu niż Polska, także
jeśli chodzi o na przykład prawa kobiet, paradoksalnie. W najbliższych wyborach do konstytuanty tam parytet będzie 50-50. Także zresztą kobiety miały bardzo silny udział w tej rewolucji. Ale też jest inny model. Więc tutaj jest oczekiwanie, czy się coś nowego nie pojawi. Może się też skończyć katastrofą. Ale mamy no, najnowszą wiadomość, tak, sprzed tygodnia. Berlin. Partia Piratów, która tutaj jest statystyka, FDP, która zawsze była, bo takim PSL-em niemieckim trochę, prawda? W Berlinie wypadła z gry. Przyjęła jej z miejsca Partia Piratów. No i teraz pytanie jest po prostu tak, to jest takie odwieczne pytanie w momentach przedrewolucyjnych. Czy reformować, czy burzyć stary ład, prawda? Czyli czy robi to, co w Tunezji, czy to, co zrobili piraci w Berlinie, czy próbować przejąć władzę metodami parlamentarnymi po to, żeby wprowadzić do klasycznej polityki nowe tematy, które właśnie taki Sarkozy jeszcze nie widzi, prawda, i próbuje rozwiązać po staremu. Piraci już mówią, że trzeba inaczej. Ale mają zupełnie inną agendę dotyczącą praw autorskich chociażby, ale nie tylko, znacznie szerzej. Oczywiście ryzyko jest takie, że ścieżka taka, jak proponują piraci, no skończy się w ten sposób, jak skończyło się z Zielonymi. No, to Zieloni byli piratami 20 lat temu, ale dzisiaj są establishmentem po prostu. No więc za 20 lat może się okazać, że piraci już będą tłustym establishmentem, który przeforsuje co chce i będzie z tego żył. No i po prostu będzie konieczna kolejna korekta. No ale to być może będzie problem za 20 lat. W tej chwili rzeczywiście problem jest taki, że stoimy wobec dwóch silnych tendencji władzy, tej sprawowanej w klasyczny sposób, która wierzy, że dzięki chociażby tym rozwojowi technik informacyjnych zwiększy swoją jakby władczość i zdolność kontrolowania społeczeństwa. Społeczeństwo, które odkrywa, że może jednak kwestionować te jakby roszczenia władzy i brak tak na dobrą sprawę pomysłów, jak te sprzeciwstawne siły jakby zrobić jakąś twórczą syntezę, która by spowodowała, że rzeczywiście odzyskamy kontrolę nad tymi sferami życia, które nam grożą, czyli gospodarką chociażby, środowiskiem i tak dalej. Bo o to idzie tak naprawdę stawka. Jak zrobić system współrządzenia społeczeństwa i władzy nad rzeczywistością, który spowoduje, że no, za 10-20 lat nie wydarzy się po prostu katastrofa. No i na to jakby odpowiedzi nie ma. Być może warto zacząć szukać i może Państwo macie jakieś pomysły, także zapraszam. Dziękuję.